Hej, cześć siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. To jest oczywiście vlog. Mam nadzieję, że gimbal mi nie trzęsie. Chyba nie trzęsie, nawet nie słyszę, tak to nie słyszę, ale jest bardzo głośno, to się czkarnie chodzi. Jechanie się nieźle. Jest operator stawiony. Kiszonkę nagrywam. 10 września. Ten rok to był jakoś 18. Coś tak mi się kojarzy ta data. Że mam kukurydzę. O, powiem wam tak. Wysoko. 3 metry. Dałbym. No, 3 metry. 3 metrowe duże kolby. Jedna. Tu jest tylko jedna. Tu są dwie. Tu jest jedna i druga niepełna. Tu jest jedna. Jedna, druga niepełna. Jedna. Jedna i druga niepełna. Mało kolb. Jest tylko jedna kolba wykształcona na kukurydzy. Z tego co widzę. I co, tak się zastanawiam troszkę. Znaczy tu będzie wiać. Ale się zastanawiam jakby gdzieś tam na koniec pola, bo jeden przejazd to kurczę pół godziny trwa. Tam i z powrotem. I bardzo dużo mi filmu ucieknie. Więc drogą dedukcji w ogóle przejdziemy się za tymi maszynkami. Zestaw ogólnie jest taki sam jak w tamtym roku, jeśli chodzi o sieczkarnię. Czyli klas Jaguar. Chyba 850. A jeśli chodzi o ciągniki, to jest może troszkę zmieniony, bo John Deere 845R jest taki sam na przykład, ale John Deere, ten nowy co tam z prasą, ten 67H55M, to jest z przyczepem, pod którą był podczepiony 6920. 6760M, ale jest akurat normalnie z tą samozbierającym potingerką Europrofi 4500 i TIR. To no, w zasadzie tylko jeden zestaw się zmienił, chyba, tak bym powiedział. Tutaj, patrzcie, padł mi gimbal. A jest troszkę dziwny. Patrzcie, ile się kiszonki się wysypało. No zobaczcie, nie trzyma mi w ogóle. Powiem wam, że troszkę mi wariuje. Naładowałem go, 3 kreski, już jest jedna. O, taka, albo tak bardziej. Tak wygląda kiszonka. Tutaj się taka duża kubka właśnie wysypała. Nie, bardzo dziwnie ten gimbal działa. Powiem wam, że troszkę jest dziwnie to wszystko tutaj działa. Czasami ciężko go skalibrować, nie wiadomo dlaczego. Nie, bardzo. Powiem wam, że czasami troszkę nie denerwuje, no. Będzie szumieć pewnie, tak obstawiam przynajmniej. Ale trudno. Nic na to nie zaradzę. Pole jest bardzo długie. Bardzo podobne w zasadzie jak w tamtym roku, lecz będzie takie samo praktycznie pod względem długości. No tu troszkę później się zaczyna, ale za to jest dalej w tamtą stronę. Albo podobnie. No może troszeczkę będzie krótsze. Jak w tamtym roku. A czy jest mniej hektarów? Nie wiem też. Podobnie, tylko kukurydza jest zasiana na innych polach co prawda. Ale powiedziałbym, że pole bardzo podobne. Też kawał pole, szerokie, długie. Gdzie się lepiej nagrywało? Tam by się lepiej nagrywało, na tamtym polu z tamtym roku, powiem wam, bo ten jest, to pole jest takie i miejsce jest takie słabe. Zaraz jest droga i w ogóle. A tam jest takie bardziej zacisze i to jest fajniejsze. No ale trudno. Jedziemy ogólnie po jakimś polu uprawionym. I tak to wygląda. Mało kolb właśnie jest, tak patrzę, tylko jedna kolba
więc mało. No, tak mi się zdaje. No ale trudno. No ja dopiero w zasadzie przyjechałem może z 5 ujęć. Ani jednego jeszcze. No wiecie, no. Więc ja tam mogę z drugiej strony nagrać przez tę chwilę. Teraz jeszcze do tego na nowe pole wjechali. Co też tak mi w ogóle ciężko cokolwiek nagrywać. No ale już następne tego przejazd tą stronę już będzie się bardzo fajnie nagrywało. No i fajnie. Coś się zawsze nagra i film się pewnie rzuci w niedzielę, a dzisiaj jest piątek. Na drogę też był piątek. Tylko że tydzień wcześniej mi się zdaje, jakoś to było około 20 września. Kurczę, ten gimbal mi ucieka, powiem wam, denerwuje się. Więc to będzie chyba na tyle. Bo też nie mam co więcej gadać, mówię, kukurydza jest gigantyczna. Pod względem wielkości jest naprawdę gigantyczna. Pod względem kolb już wygląda o wiele gorzej, ale naprawdę pod względem wysokości 3 metry. No w tej chwili 1,90 m. O, tutaj jest 1,90 m. No mówię, około 3 metrów, 2,5 na pewno. No prawie mnie chyba było widać. No mówię, ten gimbal bardzo mi wariuje, już się zero baterii, teraz są dwa. Dziwne jest, ale trudno. To będzie na tyle, trzymajcie się, cześć.